Hej, witam was bardzo serdecznie, tu Elżbieta Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry God of War. Chyba w końcu się wystaniemy z tego miejsca, tak mi się wydaje. Czy coś mam już jakąś ten... Jak się zastanawiam, czy gdzieś tam jak upłynę sobie w inną stronę, to w końcu otworzę jakieś... Dobra, na razie nie będę się tym skupiać za bardzo. Widziałeś ją? Kogo? Wiesz kogo. Nie, nie było jej tam. Pewnie i tak cię to w ogóle nie obchodzi. Waż słowa, chłopcze! Póki nie dotrzemy do celu, jeden z nas musi pozostać skupiony. To, że milczę, wcale nie oznacza, że nie cierpię. Opłakuj ją jak chcesz i mnie pozwól na to samo. Przepraszam. Nie wiedziałem. Nie. Skąd miałbyś? Nie znasz mnie dobrze. Wiem, że nie jest ci łatwo. W świetle. Wydawało się, że minęła chwila. Jeśli to cię pocieszy. To dobrze wiedzieć. Naprawdę. To jak, wracamy do Midgardu? Zmierzyć się z czarnym tchnieniem? Czy chcesz coś jeszcze zrobić w tym świecie? Na razie chyba mamy wszystko. Co tu jest? I tak tam nie podpłynę, więc... No to... Co mówiłeś o wojnie mamy? Jej ród został zdziesiątkowany przez rywali. Przeżyła ona jedna. Kroczyła drogą wojowniczki, ale jej wojną było przetrwanie. Stawianie czoła okrutnemu światu w pojedynkę. Dlatego Sindri i Brok zrobili dla niej topór? Miała dość siły, by dzierżyć taką broń i dość rozumu, by czynić dobro. Bez reszty poświęciła się ochronie słabych. No wy! Widzę, że nie próżnowaliście. Jestem spostrzegawczy. Słynę z oka do szczegółów. Co zaś masz do powiedzenia? W Midgardzie znajduje się opuszczona świątynia, którą pewien krasnolud przekształcił w magazyn. Zapełnił ją przeróżnymi skarbami zgromadzonymi podczas podróży po światach. Po światach? Które światy odwiedził? Co stamtąd przywiózł? Fafnir był, że tak powiem, agresywnym kolekcjonerem artefaktów. Im więcej miał, tym więcej pragnął. Żaden świat ani przedmiot nie był dla niego zbyt niebezpieczny. Raz zapuścił się w głąb Niflheimu po osełkę, wyobrażasz sobie? Co to musiała być za osełka? Ta historia dokądś prowadzi? Tak, oczywiście! Tak się złożyło, że mam kamień wejścia do magazynu Fafnira. Może znajdziecie tam coś ciekawego? Fajnie. Dzięki, Sindri. Ależ proszę bardzo. A, i jeśli znajdziecie osełkę, to będę wdzięczny, jak mi ją przyniesiecie. Osełkę. O Boże. Jeśli udacie się do magazynu, zalecam ostrożność. Z tego, co pamiętam, aż się tam roi od najróżniejszych paskudztw. Twój kumpel nie będzie zły, jeśli go okradniemy? O, nie, raczej nie. On nie żyje. Chyba. Wybacz. Ależ wcale mnie to nie martwi. Tak się dzieje, kiedy ktoś podróżuje między światami i przywłaszcza sobie bezcenne skarby, które do niego nie należą. Aha, ulepszenie to jest. Jejku. Jejku, nie. Mamy coś fajnego. No tu jest powiedzmy coś. Ale i tak na razie mnie nie stać, bo brakuje mi czego? Serca pradawnego. Szczątki pradawnego. Skąd ja tego pradawnego wyczasnę? Zaklęcie, nie? Ale kamień skrzeszenia. No właśnie, chciałam ostatnio kupić w razie. Lepiej mieć niż potem żałować i nie mieć. No nie. Sprzedaj. Kamień skrzeszenia mogę sprzedać? Sprzedaj. Dobra, sprzedamy to. Po co mi to? Chyba nie ma sensu trzymać. Na razie wszystko. Na razie nic nie mam. Jak tam ten lewiatan do ulepszenia? Mroźny płomień potrzebuje. Jak tam kołczan jego? Też nie bardzo. Za mało mam... O! Jak za mało srebrna. A dla ciebie? Bardzo stal. No to to nie. Kołczan. 45 tysięcy. Ja mam tylko 24.
Nie, dobra. Zapraszam ponownie! Na razie wsio. I co my mamy? Musimy się teraz udać tam ten do... Wróć do Midgaru, okej. Okay. No nie. No niech se będzie. Jak jest, to niech se będzie. Czemu by nie? Dobra, chyba spadamy już stąd. Na pewno to przyjdę. Ojcze, muszę coś wyznać. No co tam? Te głosy w mojej głowie, słyszałem je już wcześniej. Gdy poznaliśmy Broka, jego zwierzę ostrzegło mnie przed czymś, co kryło się w drzewie. Dlatego nie chciała przejść. Powiedziała ci? Ja czułem to, co ona. To, czego się bała. Jeśli znowu się to zdarzy, powiedz mi. Rozumiesz? Obiecuję. Dobra, spadamy z tej magicznej krainy światła. Tędy, tak? Nie. Hello. Tak, raczej tędy. Co teraz? Mamy światło. Do Midgardu. Hip, hip, hura, lecimy. Do Midgardu? Czekajcie, a którą stronę? Aha, Y. Dobra. To niesamowite, że wszystkie światy zajmują dokładnie tę samą przestrzeń. Ten pokój umożliwia nam podróżowanie bez ruchu. No, fajnie. Obojętnie, które drzwi otworzę, czy zaraz ktoś mi się obrazi i powie, nie, nie tu. A raczej tu. Brok! Wróciliśmy z innego świata i spotkaliśmy twojego brata. Znaczy, nie w tej kolejności. Pozwoliłeś temu oszołomowi dobrać się do ostrza? Hmm? Wiesz, że stracił swój talent, nie? Kunszt po prostu go opuścił. On chciał pociągnąć mnie ze sobą. Pewnie pokpił sprawę. Wręcz przeciwnie. Cóż, nawet ślepa świnia czasami znajdzie trupy. A kurczę. Ale wiesz, co liczy się najbardziej? Konsekwencja. A to zobaczysz w całej mojej robocie. Co zrobiłeś? Ulepszyłem go. Dobrze. Jak skończyliście się gapić, to mam do was prośbę. Czego chcesz? W kopalniach Volundr żyje pewien znajomy alchemik, Andvari. A może już nie żyje, bo nie odzywał się od jakichś 100 zim. Tak czy inaczej, moglibyście go dla mnie odnaleźć? Też jest krasnoludem, nosi zielony pierścień. Ma u mnie dług. Poszukacie?
jeśli będzie nam po drodze. No tak, rozumiem. Nie lubisz się trudzić za darmo, co? Dobra. Andvari zrobi dla was coś specjalnego, jeśli go odnajdziecie. Ten kamień wejścia otworzy wam drogę do kopalni. No okej, okay. A co ty dobra, masz co, ten... Zepsuliście? I chcę popatrzeć, co możesz mi zrobić, a nie co zepsuliście. Co ja chcę? Dużo kosztuje na razie to wszystko. Jodra. Zrobić coś dla ciebie? Co jeszcze? Jak mnie nie stać, zaklęty pył, nie mam nic. Artefakty, co ty masz? Łupy wojenne, aha, spadaj wszystko. Dobra oferta. Zakręcia. Nie, to na razie zostawiamy takie rzeczy, kamień wskrzeszenia. Nie, nie, jak gdzie chcecie. No. Przyda nam się chyba, no nie. Nie po to go kupowałam, żeby go sprzedać u kogo innego. Pamiętasz, jak wrócić do Czarnego Tchnienia? Pewnie. No to... Musimy przejść przez most do wieży Vanaheimu. Wracamy do Czarnego Tchnienia, czy trochę pozwiedzamy? Twój wybór. Odejdziemy do Czarnego Tchnienia. Znaczy, nie ma... Nie bardzo mam. Znaczy, tu mamy coś. Wejść do kopalni, ale i tak musimy tamten iść. Do magazynu. A w którą stronę kuźwa ten magazyn? Ale czy ja mogę się... Nie, nie może się teleportować. O Boże, jak ja bym wrócić? Chciałabym pójść do tego... Popatrzmy może na cele. Aktywne. A, to jest główne. Przysługi. Podognie, a gdzie to ten? A, ale to jest odblokowane światy, to jest... To na razie nie. Bo potrzebujemy szyfru. Jeszcze dwóch. Już z odzysku. Rzadki talizman. Śledź, a jakbym ten... Jak ja mam tym się teraz dostać? Może jak, nie wiem, jakąś dokiem czy coś jakoś tam da się popłynąć w tamtą stronę. Pomać. Wiecie co, może na razie nie, na razie się może skupimy akurat dzisiaj na tym głównym wątku. Chociaż strasznie mnie korci, żeby tam podpłynąć tam do tej skrytki. Kurczę, no. Dobra, jedziemy tam. No się to mam. Znaczy płyniemy tam. Będzie coś poboczne, a nie cały czas główny błąd, jak w ogóle cię tam trafię gdzieś. Tego to ja nie wiem. Ja nie wiem, którędy tam podpłynąć. Jakoś tędy, czy tędy się da jakoś... O, wąż! Tam żyjesz? Żyjesz. Chciałbym odbyć taką podróż z mamą. Umiała walczyć, prawda? Tak. No ja raczej tam walczyła. Się nie da. Pięknie. Wąż świata jest nawet tu! Mówiłem, że jest wielki. No raczej cały czas jest tu. To ma sens. Nie, raczej nie sądzę, żebym to miał sens, żebym ja gdzieś tu mogła iść w tamtą stronę. A może jednak da się tu... A to tam, co z tym? A jednak srebro. Nie zjedz mnie, panie wężu, może nie zjem cię. No nie, to chyba tędy. Tędy najszybciej, co? Spokojnie, spokojnie. Ja cię nie zjem. Ty mnie też nie zjedz. Będziemy kwito. To znasz jakieś ciekawe historie? Nie. Na przykład jakie? Nie wiem. Mama sporo ich znała.
Tobie nic jesteśmy w dobrym miejscu. Ale zostawmy to. Dalej musimy... Skarby ze wszystkich światów. Myślisz, że Fafnir odwiedził też Alfheim? Nie wiem. Nie wiem. Nie ciekawicie to? Widział tyle miejsc. Idziemy do magazynu, by zabrać wszystko, co może nam się przydać. No nieważne, właśnie. Kto i skąd to tam przyniósł. Dawać fonty, przydadzą się. Dobra, zobaczmy, czy coś nie wisi do zrzucenia. Oczywiście wisi. Rajdle zbieracie po prostu jednym słowem. Dobra, chyba tędy. Gdzieś tu? Popatrzcie, skrzyneczka. Łuski węża, fragment, czy coś tam. Więc chyba warto było. A to co? Aha, okej, okay, wiem co to jest. Będziemy mogli się szybciej teleportować tam do... jakbyśmy chcieli tu. Ale na razie tego nie potrzebujemy. Dotarliście już do magazynu Fafnira? Jeszcze nie, dopiero żem tu przyszła, o co chodzi? Uważajcie na siebie. Nie jest tu zbyt bezpiecznie, odkąd ludzie odeszli. To znaczy, nie lubię generalizować, ale zostali sami mordercy. O kurczę. Rozumiem. Załatwimy ich bez problemu chyba. Coś wisi gdzieś oczywiście. O, tam też, patrzcie. Ile fantów i jacy przeciwnicy to będą, haha. Trzeba się zacząć dookoła oglądać wszędzie, w każdym miejscu. Widzieliście tam ten kryształ ostatnio, wczoraj był u góry, wisiał sobie. Bandyci. O, przyszli tu przed nami. O kurde, może już zarąbali wszystkie fanty Fafnira. Czy coś wisi? Nie. Dobra. No dobra. No tak tam. Zaś skrzyna, moja ulubiona skrzynia. Kurde. Moja ulubiona skrzynia znowu jest. Kurka wodna. Raz, dwa. Jest trzeci. Tam na górze coś jest. Dobra, ja szukam trzeciego dzwona. Którego nie widzę. A to po co mi? Aha, pewnie można było ich ten... rzucić bombę. Aha, tu jest, dobra.
Troszkę wyżej. Poważnie? No po prostu moja celność. Ale przynajmniej szybciej to poszło niż każde moje inne skrzynki poprzednie. Drugi róg. Więc warto sobie, wiecie, otwierać te skrzynki wszystkie. Czekajcie, bo tam jest... skrzynka. Wazoniki. Nie wiem, strasznie lubię otwierać ich w ogóle, czy to w jakichkolwiek grach, skrzynki i fanty i tak dalej, bo... Zawsze coś fajnego znajdziemy. Dobra, leczenia potrzebujemy. O, tę skrzynkę zrobioną, no to... Aha, tam mamy... Nie możemy iść, lub tędy coś jest. Pewnie tam będziemy musieli iść. Zamknięte. Znajdź inne wejście. Ja już wiem, jakie nawet. Za wodospadem jest. Tu te skarby wielkie są. Aha, tu mam coś. To chyba jakiś rysunek. Może mapa? O! Może to mapa skarbów! Może. Bandytom udało się wejść do środka. Oby nie zabrali wszystkich skarbów. Oby. Co myślałem, że trafię? O kurde. Nic, dostanie w ciery. A gdzie jest ten? Brawo, ja po prostu. No i po nim. Głupie garnki i draugry. Żadnych magicznych skarbów, żadnych... No, kurde. Nie oczekuj zbyt wiele, chłopcze, a nigdy nie będziesz zawiedziony. No. Kamień, może otworzymy inny ten. Inną stronę skarbca. I przede mną. Dałeś się zaskoczyć. Nie spodziewałem się ich. No właśnie. Wszystkie cztery będziemy musieli uruchomić. Znaczy podświetlić. Noż ty kurczę. Powiedz kiedy?
What? Jakim cudem? O co? Wow. Mieli fart. Jakim cudem on taki jest? Kuźba. Mocny, że mnie na hita bije. No nie. No dosłownie nie, chłopcze. Wow. Chyba mnie tu nie powinno być, co? Ale spoko. Wyzwanie. Skip się, chłopcze. No nie, on chyba odbija. Załatwię to! Pewnie tu by mi się furia przydała. On się tu leczy! No okej, okay, tego, żebym się... Tylko ten mnie zaraz... Czy to ma jakiś sens? Oż ty w życiu! Dajcie mi ten. Wow! No ojcze nie, ojcze kuźde, ten, do kółka wziął, wlazła sobie. Z trutką. Jeszcze raz. Tym razem wyjdzie to. No nie no, musi to być tu. No dzięki, że ten... Dzięki za info. No nie, no przecież kurde. Jak ja mam ten, jak... Masakra. No nie, no dobra, wiecie co. A ten co, śpi? Przykro mi, wykorzystam to. Nie ma nic przeciwko. Nie ma nic przeciwko. Ja się będę stresować. I głupiego posągu ptaka. I przydatnych zasobów. To po nie tu przyszliśmy, chłopcy. Niestety, ktoś opróżnił wiele z tych skrzyń. To pewnie bandyci. Czemu nie? Osełki z Indriego. Się będę martwić. Oto tu jesteśmy. Jakaś popka. W następnej komnacie będzie jeszcze trudniejszy przeciwnik. Co, gro? Proszę, chciałabym zrobić to. Mam jakieś dobre przeczucie. Tak? To nawet znajdziemy tam osełkę. Przypomnij sobie, co ci powiedziałem o oczekiwaniach. Nie oczekuj wiele. Wiem, ale mam dobre przeczucie. Przekonamy się. Jeszcze trudniejszy przeciwnik. Aha. Wiedźma. O, ty kurde.
A macie furię, będę się bawić, patyczkować z wami. Dobra, spoko. Będę żyć. Kurde, musi mnie trafić, no ale... Spoko już. Moje przeczucie się myliło. Jest dobrze. Jest dobrze chyba, nie? Dobra, ostatni ten... kamień wyjścia. Jeszcze jeden! O, no tak, no widzę. Teraz nie da się zaskoczyć. Widziałem. Więc powinienem nie oczekiwać wiele. Chyba że ze strony wrogów. To nie co tak. Spodziewaj się najgorszego. Niczego nie zakładaj. I zawsze bądź gotowy na atak. Postaram się to zapamiętać. No a teraz lecimy do ostatniej komnaty, których będzie 250 wilczków! Przygotuj się! No co wy... What the... Taki dzień dobry? No dzień dobry, no wilczku. Wow. Hej! Jeszcze sekunda! Wilczki! Chyba was po... Uważaj, ojcze! Widzę, że... O kurde! Poważnie, jeden... Znaczy, jeden skok z wilczka, no... Super. To będą szybkie rundy z wilczkami. Ale to jest złe, o co chodzi? No kurka wodna! Nie umie moich umiejętności używać. No nie, jak mi się na mnie rzuci, to po prostu roz. O, żeż ty w życiu nie! Podejdź się, kuźwa. No dzięki za info, młody! No bierz się za te wilki! Już! Jejku! O Jezus Maria! A została jedna komnata! Nie chcę się nastawiać, ale myślisz, że ją znajdziemy? Nie. Nie mam pojęcia. Nie? No to nie. Nie, to nie. Wszystkie wazony? Nie, jeszcze jeden wazon. Wow, co będzie, kurczę, na końcu? Ja się pytam tej ostatniej komnacie. To stanę dopiero pciery. Pewnie nie powinnam tak szybko tu robić tego zadania. To czekajcie, może bym się uleczyła tak. Co za boss tu będzie? To mi zaraz ciery da. Nikt? Fajnie by było, wiecie. Jakieś fanty fajne zdobyć.
trochę żeśmy powalczyli. Szybki ironiczny atak. Rozwalę wazenik, ktoś się obrazi. Idźcie do diabła. Boże. Kto ty jesteś? Co, wróciłeś na mnie naszczać, ty niewdzięczny? Nie, to nie ja. A wy to kto? Szukamy osełki. Widziałeś ją? No, była kiedyś w tym pokoju. Mój syn naostrzył na niej sztylet, zanim wbił mi go w plecy. Co? Mały bydlak uznał, że teraz on powinien przewodzić bandzie. Może i byłem dla niego surowy. Zresztą nie powinno mnie to dziwić. Sam załatwiłem swojego ojca w tym samym wieku. Zabił własnego ojca? Gdzie jest teraz? Ha, może jest bydlakiem, ale to mój bydlak. Nie mam zamiaru ci pomagać, głupcze. Więc ten sztylet nam pomoże. Hej! To moje! Hej! Chodź, chłopcze. Idziemy. Nie twoje. Dobrze wam tak! A gdzie mi tam... Kurja by mi się przydała. Ja nie wiem, czy mi to cokolwiek przyda się, ta kurja. No chyba już koniec kurie. Jeszcze coś tam jest oprócz tych troli? O kurde. Trole! Mamy trole! Internetowe trole! Spokojnie, dam sobie radę. Jakie małpiszone kurde. Zmory zaś te? Gdzie? Aha, tam. Ale jesteście kurczę. Bardzo przewidywalne trolle. Może bunkar tego? On już ma mało życie. Opór potem. O. No i spoko, mamy z głowy. No fajnie, chciałam, żebyś rzucił, a nie. No, jakoś nie było to trudne, jak widzicie. A surowce się przydadzą do ulepszenia wszystkiego nam. Dobra, bo to są do leczenia, może bym nie brała tego. No i co? Tędy żeśmy... Aha, tędy. No i co teraz? Chyba w każdej tej byliśmy, no nie? No. Dobra. Dlaczego jego syn go zdradził? Zabić własnego ojca? Dla jakiegoś skarbu? Z czystej chciwości? Pamiętaj, co ci powiedziałem. Niczego nie zakładaj. Wiesz, pewnie. Nie wyglądał na dobrego ojca, ale... O, kurde. Znasz tylko o, połóż. Pradawny! Kuźba, tęskniłam. Jazda! Pradawny leśny.
Mężysz się uspokój! Aha, żebym ty po sobie trafiła jeszcze w tego. Fajnie. No nie no, ojcze dostał po kurde z ognia. Super, po prostu to było. Dobra, wiecie co, skończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku mamy kolejnego pradawnego, okej. Okay. Super, zajebiście, tęskniłam. I będzie czego pokonać jakoś tak w miarę sensownie, zobaczymy. No nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało, komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi, gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, bo bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry God of War. Dzięki, cześć.